Witam, Witam bardzo serdecznie. Widzicie, co wam zrobiliśmy, jaką niespodzianeczkę. Gramy na mapie KF2 Faleng, kurwa, Kuteng Kingdom. Czyli innymi słowy, upadły Kuteng Kingdom. Co? To nie jest bardzo śmieszny żart? Królestwo tragedii. Królestwo tragedii, dokładnie. Więc ta mapa jest królewską tragedią. I zaraz wam to dzisiaj zademonstrujemy, bo wyszły nowe dwie bronie, które trzeba wam zaprezentować. Ten strój otrzymacie za wykonanie wszystkich gównianych szalenży, tych, które tutaj macie pokazane. I bardzo, są też nagrody za weekly, czyli gówniane skiny, na przykład taki śmieszny skin na Center Solone Sphere i Weekly Mind Blown, czyli innymi słowy mózg wyjebało z żenady. Zaczynajmy! Zaczynajmy, jo, pięknie. Ta mapka jest tak zbalansowana zajebiście, że zedy wychodzą kurde z każdej ściany dosłownie. Tak więc daj pieniążka, znaczy daj shotguna. Proszę cię bardzo! Było 30, jest 46. No moi drodzy, ja wam nie muszę mówić, ale najwidoczniej ta sztuczka działa. Prosto w twarz mojego znajomego, który mówił, że to nie działa. Co rundę spróbujemy to zrobić jeszcze raz. Co ty na to trafisz, żeby udowodnić, że się nic nie zjebało? Nie no, oczywiście, bo ktoś może powiedzieć, że to jakieś pomówienia, panie prezydencie. A to nie są pomówienia, panie prezydencie. I tak, ogólnie każdy róg w tej jebanej mapce to jest dosłownie, to jest jakieś, jakieś durnowate. Jest jakieś durnowate, bo patrzcie, tu chcesz wyjść, a tu zedy. Tu chcesz wyjść, a tu zedy. Wiecie? Rzucę ci granat, a tu zedy. Do widzenia. Właśnie. Sam się wysadziłem, brawo ja. Puść mnie, clown. Proszę, już pomagam. Wejdźmy do tunelu miłości. Jedyne miejsce, w którym jako tako jeszcze funkcjonuje coś takiego jak odpowiedni spawn rate. A zedy nie spawnują się na całej długości mapy. Ojej, czyżbym powiedział, jaki był błąd tej mapki? Nie, ponieważ Tripwire gra w swoje gierki. Tripwire testuje swoje mapy. Nie mam obokza. A tu jednak zrobię jeszcze coś ciekawszego. Bzyk, 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 bzyk. Będzie raził prądem. Ale ten prąd nie ma większego znaczenia, ponieważ nie dostajemy pieniędzy za wszelkie maści pułapki zawarte na tej mapie. A to cipeszek, a to ciheca. Nigdy a to cipeszek, hehe, cipeszek. Czym jest cipeszek? Rucha, aren't that you? Tiki, wariaty, ruchanie, cipa, mineta. O nie, tylko nie, Alchon Kogucik, Boże. Alchon Kogucik, a... Jak mi się przypomina to, jeśli interesuje was ruchanie... Zabiłem kolesia i od razu się pojawił inny chuj. Swoją drogą muszę napomknąć, że collectible, czyli znajdźki, wyglądają jak śmieszny Żyguś de Clown. Co to było? Tak. Nie wiem. Tak czy siak. Nie wiem, chyba jakiś widz. Puf, puf. I proszę bardzo, to jest śmieszny rifle. Rzucisz pieniążek? Czy życzę pieniążek, jeżeli ty mi wpierw rzucisz swoją broń, którą... Ale to jeszcze potrzebuję jednego pieniążka, żeby kupić sobie tą nową broń. Dziękuję. Proszę. Oto nowy pieniążek. A to nowy szogun. Moi drodzy, wygląda kurwa tak. Mać. To. Proszę, rzucam ci moje szoguny. Pamiętacie? Było 24 na 20, a teraz jest 24 na 36. Dziękuję, panie używany do, powiedzmy, wskrzesania ognia. Co? F1? Ojejku, wstrzymałem F1, niechcący! O nie, a to peszek, patrz, shotgun! O, darmowa broń! XDDD! O, nie zdążyłem sprzedać. Na tyle masz amunicję, kolego przyjacielu. Ej, co ty na to, żebyśmy się utrzymali w tym fajnym miejscu tutaj? To jest fajne miejsce do utrzymania się. Więc tutaj się bardziej trzymajmy, patrząc na to, z jakich stron wychodzą przeciwnicy. I zobaczcie, jaki ten center fire jest dobry, ponieważ ma dwie komory, z których mogę jednocześnie unloadować moje strzały. Więc nie jak zwykły shotgun pyk muszę przeładować, tylko mogę zrobić pyk pyk! Pyk kolego, pyk. Właśnie pragnę nadmienić, że ta broń nie strzela jednocześnie, tylko strzał za strzałem. Hehe, strzela z dwóch komór. Jedna komora gazowa i druga. Pilnuj tył, ja będę pilnował ten przód. No właśnie, już możliwości. Przypilnowałem tak, że zrobiłem tutaj gaz. Co się dzieje gaz. Z tymi pająkami? Co się kurwa z nimi dzieje, serio? Widziałeś, jak je telepało w jednym momencie? Tak, widziałem, mój drogi. Trzeba stąd uciekać. Kurwa. Rzucę granat i uciekaj. Trawisie, o jak ucieka. O jaki multik, jak to był piękny. Ktoś tam powiedział niby, że na tej mapce da się grać tylko podpalaczem i takim śmiesznym na przykład berserkiem, ponieważ zedy spawnują się z każdej możliwej strony. Zaraz zostaniemy otoczeni w chuj. Lecę tu w chuj, cały rejon jest co? Gdyby tylko były miejsca, które są specyficznie odizolowane do spawnu. Ale chuj nam w dupę,
Mapka i tak jest tylko i wyłącznie do eventów. Nikt nie robi jej do tej pory na wyższych poziomach trudności. Ja przeszedłem na Hell on Earth solo i bawiłem się świetnie. Ale tylko z ludźmi, którzy są ogarnięci. Oh wait, jokes on you, darmowy kurwa tydzień. AIDS, nie zabijaj go, chcę ci dać AIDS. Hehe, darmowe dosze, daj się złapać jeszcze raz. Daj mu się złapać, kolego, ja cię będę leczył. O nie. Czy to jest słynny gagbang? Nie bój się, pyk. To jest cheezowanie gry, moi drodzy? Tak. Ej, czemu cię o chuj ci chodzi, typie, na nim się skup. Dobra, to teraz ty mnie leczysz. Poczuł moją Rexonę. Lecz mnie, Travis, lecz. Ej, strzyknę mu coś do głowy. Kurczę, ale cię uleczę, ziomek. Śmiertelnie uleczony. Proszę bardzo. Kolego, przyjacielu, ja mam lepszy pomysł. Sprzedaj swojego shotguna, a podniesiesz sobie tego. A ile ma w magazynku, bo mam 12x39? 8,56. Okej, okay. Dobra, to idziemy sprzedać. Przekonałeś mnie? Tak. I wyrzucamy kolejnego gracza. A nie, 25 sanitariusz może zostać. Szanuję. Jeśli będzie leczył, a nie będzie to sanitariusz typu biorę sobie perki pod ofensywę, bo taki ze mnie hulaj dusza. 5 obrażeń! Dobra, rzucaj, Szogun. Zgadza się! To teraz ja ci rzucę tą moją jedną broń i zobaczcie, 24 łamane na 1. Wziął amunicję. Medyk wziął. Nie, ja. Medyk. Medyk, please give that. I proszę państwa, 24 na 33. No szok, no jak to działa? Panie Rafale, wytłumacz, bo ja pamiętam, że mówiłeś, to już dawno naprawili i nie działa. No chyba jednak działa. Dawno i nieprawda. Ale dawno i nieprawda. Nie, no już nie działa. No nie działa. Zobaczcie, jaki to ma fajny magazynek. Zobaczcie, dwa razy można mieć tyle samo. Easy. Którym się mówiło w grze? Którym się mówiło w grze? Przypomnij mi, ziomek. Rarity! My little pony! Poniasz! Travis, ale ty pięknie posługujesz się językiem hiszpańskim. To był angielski, głupi gimbie. Dios mio, that was close. Figaro? Mi. Figaret? Co? Cigaret! Szlugi! Że Garet to szlugi, cigaret, wszystko jasne, dlatego mówią na mnie szlugson. Albo szwagier, bo pomaga w dobrych sytuacjach, na przykład zdawaniem pierdolonego egzaminu z hiszpańskiego. Hym! Nie wiem, o czym on mówi, osądzam je, że ja niby pomagam komuś w oszukiwaniu na egzaminach klasy państwowej. Ja o niczym nie wiem. Wszystkich nas nie zamkniecie. Ale próbować warto. Ale co? Ja wiedziałem, że Travis to zdrajca, ale ogólnie... Ojejku, jak tu się robi brzydko, jak tu się robi brzydko! Co brzydko, yeah! Muszę ich powysadzać! Zajebiście zbalansowana mapa.pl! Ja ci powiem, że nie jest źle, gdyby nie fakt, że mam zażegany cały ekran i nic nie widzę. Nie jest źle, gdyby tylko nie było chujowo i spawny przeciwników nie kurwa były w każdym jebanym rogu tej mapy. A to już pomijam fakt. Ja wezmę. Bier. Daj, a ci ja pobruszę. A, się podpaliłem. Zajarałem się tematem. Jakby jeszcze, kurde, był podpalacz. Ale no niestety, pokazujemy nowe bronie, to pokazujemy. No co poradzić? Taka prawda. Gdyby nie to, ja bym grał sobie barzerkerem i po prostu wciągał wszystko nosem. A ja podpalaczem. Co, byś pewnie jarał szlugi. O nie, to tabaluga jara mojego szluga. Zostaw go, tabaluga. Co? No tabaluga jara szluga, nie wiedziałeś o tym? Jebany kurde. Niby bajka dla dzieci, ale jak zobaczyłem papierosa w jego ustach, to... No kurde, jebany. Co on sobie myśli? Jeb, kurde. Dobra, syrena za syreną ginie. Ja trzech huśków Minecraft zabijam, także robisz baom. Do widzenia. Jest git, medic kurde robi super robotę. Excellent work, medic, really. Wiedziałeś po hiszpańsku. Oho, Dios mio, that was close. Czy życzysz sobie jeszcze raz strollować gierkę? Twierdzisz, że będziesz w stanie zrefilować mi ammo, Travis? No nie wiem, no dobra, nie spróbuj. Wiem, nie wiem. 24 na 44 było i proszę państwa, jest 24 na 60. Szok, to działa! Szok, nie wierzę, za każdym razem. Dobra, raz ci się zbugowała gierka i się cieszysz. A może co, jeśli ty nie zawsze masz rację, cwaniaczku głupi, co? Jezus Maria, jakie zło. Nie no, taka prawda, ja się robię salty, jeśli ktoś mi wmawia, że ma rację, a ja wiem, że nie ma racji. Cały czas nie stać mnie na mój auto Shogun. Podobnie. Zaraz, co? Ciebie nie stać na auto Shogun?
Podobnie, że też nie najlepsze bronie. Tak czy siak, uwaga, spawny przeciwników. Tam, tam, tu na górze, tam na górze i jeszcze tutaj z tego dołu. Cyklu, czy jesteś otoczony w tej gierce dla dzieci? Tak. Tak, jesteś otoczony. Czy jest coś, żebyś mógł z tym zrobić? Nie. Nie. Zaspawałem drzwi z obu stron. Mam nadzieję, że to coś da, ale znając życie, wszyscy wiemy, jak to się skończy. Bólem i solonezem. Co? Mówiąc... A, i jeszcze to. Przeładowywanie musi zasłaniać ci cały ekran. Kurwa, ja czekam na jakiegoś moda z Game Banana czy coś takiego, który sprawia, że nie zasłania mi całego ryja, bo za każdym razem muszę teraz przesuwać w dół, żeby nie zasłonić sobie całego pyska. Nie podoba ci się, jak postać trzyma broń przed moją... Co? Co? Że co? Lubisz mieć odsłonione? No zobaczcie, proszę państwa, to jest cheater, nie umie grać na normalnej grze, tylko by modował, a wszyscy wiemy, że mody skracają żywotność gier. Tak, prawda. Tak samo jak widziałeś, ten właśnie medyk miał mody, dlatego on właśnie umarł teraz. Musimy się przemieszczać, Travis, musimy się poruszać, bo inaczej będzie śmierć. Tak, serio, ale, ziomek, ale idź w moją stronę, bo będzie śmierć. No, ja akurat muszę się ustabilizować, ponieważ mam strasznie duży rozrzut. No to jak się ustabilizujesz, to wpadniesz do grobu, ci tyle powiem. Ważne, że nie do Szluksona. No chyba nie, szlugi są lepsze. Szlugi potrafią być dane za zasługi, a to co ty robisz, to jest jawna prowokacja, mój drogi. Jawna nie no, gore findy, ja nie wiem, ja stąd uciekam. No nie, brodata pani, proszę zamknąć mordę. Ale jestem wulgarny, widzicie, jak obraziłem kobietę. Co? No. Zaraz, co? Ale to wtedy to jest panie kierowniku, ale to chyba nie jest kobieta. Kurwa! Travis, tylko nie umieraj, osłaniam cię moimi super szybkimi strzałami z szoguna. To ja się osłoniłem przed tutaj panią drącą ryj. Przed mamą Spacesona. Dobra, czy ty podniosłeś jego SMG medyczne? Nie. Okej, to będziemy musieli podnieść, jak już będzie jeden przeciwnik. Ja już tam idę, ja już im pokażę, Dobra, żartowałem. Ja nikomu nie będę pokazywał, pokazywałem, jak byłem mały. Idźmy naokoło. Siusiak w rękę i oglądamy! Siusiak i siusiak. Ręka w rękę i siusiak. Ręka w rękę i siusiak, tak. O, zobaczcie, Żyguś klaun, jaki śmieszny, obrzygany. Jeszcze beknął chamsko, taki zrobił. Dobra, ostatniego Żygusia nie zabijam, ponieważ lecę zdobyć ten karabinek tego kolesia. Ja mam. A, no to super. To patrz, kurde, z grubasa jak rozwalę, patrz, puf. A patrz, co ja zrobię, Tupac Shakur, rapuje. Nie wiem, czemu akurat on. Do you wish some amunicja and treats? Okej. Przekonałeś mnie. A no nie wiem, no ja dostaję amunicję, jak to działa? We got your SMG. Ciekawe, jak to działa. O, widzisz, jeszcze potrafi po hiszpańsku mówić. Nie no, przestań szpikać. Ej, jak rzucisz mi, to będę miała 12. 3 dolce potrzebuję. Proszę bardzo! Ale nie dałeś mi 3 dolców. Jak to? Rzuciłem. Nie, ja mam cały czas 14,97. Chyba, że dolec gdzieś... A, tam leży, dobra. One teraz właśnie są zbagowane i przelatują przez towarzyszy. Kurwa. Dobra, ale mam AA-12, a wiesz co to znaczy. Wiem, co yeah, to znaczy. Boy. AA-12 is a weapon that is high power rape. What? Gay anal rape? To jest super gra dla dzieci, ogólnie nazywała się kiedyś Rayman. Ale twórcy gry zmienili koncepcję i nazwali to gay anal rape. Tak. Gay anal 12. Dlaczego 12? No bo kurwa rape. A, czy zapomniałem dodać, że ten rifle zadaje 180 obrażeń w czasie, kiedy M14 EBR zadaje 90, plus dodatkowa penetracja 1,5 przeciwnika. Penetracja kojarzy mi się z seksem analnym. Co? Czy chciał? O właśnie, można się w tym zamknąć. Czyli tutaj dodali masy pułapek ogólnie wszystkiego, ale spierdoli balans w postaci na przykład respów przeciwników. Ponieważ... Ej, no coś za coś, możesz się zamknąć w klatce, możesz odpalić huśtawkę. Nikt nie mówił, że to będzie dobre. Przecież ty kurwa się nie broniłeś, jak ci strzeliłem, ale chuj. Dobra. A ty chuju, Bobrze. A ty chuju. Baber! A kurwa gryzie! Travis, oni mnie gryzą.
Dobra, wyciągam A12. Full auto. Ja frajerze. Kurwa, włączył swojego rage'a, zanim zadziałał granat. Czemu to tak kurwa zdech, działa? Zdech, spokojnie. Wiem, ale to nie wkurwy. Ale no to nie możesz być wkurwionym, no. Odpalę prunt. No i po penetracji, chociaż teraz dobrze idzie w miarę. Nie no, to jest... Jest różnica, medyka. Wiesz, jak jest medyk, a jak grasz z randomami level 0, Travis, to nie masz co porównywać, takim, no. Na przykład takim chujem berserkiem, co zmienia na wsparcie, ponieważ ukradł broń, bo spektował. Tu będzie fragment. Tu będzie fragment. Figaro! On nie, bo ona śpiewa właśnie Figaroty. Figaret, co? Cigaret? Figaret? What? You got it, we got it. Zajebiste ma idlowe dźwięki, że jo ho ho ho. A to wiem akurat, że joduje i to mnie rozpierdala. Bo zazwyczaj... No nie, our medic is dead. A ja chyba nie mam miejsca. A nie, mam. Nie mam. Mam równo 20. Spasielak piłki, the żyguś fox. Biorę A12. Miało być na flashpoundy i na skrejki, ale czasami po prostu no nie można. Czasami, kiedy mapka na przykład nie ma balansu i taki śmieszny sposób na przykład, ja podniosę jego broń. Spoko, bo ja nie mam. To ja po prostu zajmę się gównianymi zedami, pozbawię je głowy. Ho, ho, jak pierdolłem! Wycelowane, kurde, jak w 92. Dobra, zostaw tego ostatniego, bo już tutaj Bloat jest bez głowy. Aha, tak, dobra. Tak. To Bloat się no właśnie, Bloat jest bez głowy. Wziąłeś broń? Tak, mam jego SMG. No to ja zapraszam do Trade Pod. Pozwolisz, że wezmę od ciebie amunicję, żeby uzupełnić mu staw. Jest. Stój, dragonie. Garecie. Dzięki. Tak no. Samo jak z oku mówię na mnie ten typ. Widzę, że kurwa każdy mnie tu ale szanuje. Pamiętacie bardzo, mój nick? Dobra. Dobra. Okej. Okay. Nie ma sprawy. Proszę bardzo. Yeah. Musiałbym strzelać mój multi-action, żeby mieć medyczny shotgun, więc raczej wezmę może podpalający. Podpalający wydaje się być spoko. Okay, wezmę sobie podpalający shogun. Garecie, mógłbyś się troszeczkę odsunąć od tego tradera? Proszę cię bardzo, już. Wszystko te lepiej się. 19 rewolwerowiec? No, niech. Dałbym mu kika. No już wystarczy. No nie, bo to będzie długi odcinek, a ja lubię dawać długie kiki. What? Mamy już 17 minut, jestem ciekawy ile będzie ważył ten odcinek. Jestem ciekawy czy plik ma już jakąś wagę. Nie, jest cały czas rozmiar 0 bajtów. Kolejny strzał. W policję? Tak. Nienawidzę kiedy takie rzeczy się dzieją. Nie no, biorę A12, tak się nie będziemy bawić, kurwa, frajerze. Już po głowie nie ma. Dobra. Niestety, jak to mówią KF2 pęk kondom. Niezbyt dobrze strzelam z takich broni. Ej, skrakę, cześć, rozpruję dzisiaj tobie srakę! Zobaczcie, jaki on jest pęknięty jak jerż. Zobaczcie, jak pękamy my, ponieważ balans tej mapki jest zajebisty. Wcale nie jesteśmy otoczeni teraz w chuj. O, wcale chusiek teraz kurwa nie strzela z samego końca i zabija nas wszystkich. Lecę tu w chuj, cały rejon jest mój. Co? Yeah. Bonus? Get dobra. Fucking wrecked. Medyk robi super robotę, nie ma co. A wiesz kto jeszcze robi super robotę? Robotnicy! Haha! No. To nie było śmieszne. Widzę, że dzisiaj takie cię troszeczkę śmieszki zebrały. Kurwa! No już mi się nie zebrały, już mi się odechciało na śmieszki jak walną mnie po raz kolejny. Ubóstwiam, jak pajączek potrafi sobie tak mnie szturknąć w dupę. I tym magicznym sposobem cała moja celność idzie się jebać w krytycznym momencie, kiedy muszę strzelić w plecak. Osłaniam Gunslingera, ale on raczej wyzionie ducha. Gunslinger wyzionie ducha jak na prawdziwym dzikim zachodzie. Oho, biegnąć do meda trzeba, bo daje rozpryskujące się solonyzowe te leczenie. To lubię, nie powiem. Chyba jakiś heal, nie wiem, niewidzialne koleżanki, jakieś breakdance'y tu, ja nie wiem. Chyba nie jakiś breakdance. No i dalej ubóstwiam to, że zasłania mi mój rifle cały ekran, kiedy przeładowywuję. Bo to wcale nie jest tak, że przeładowywując nie trzyma się do góry. Przeładowując ogólnie, nie ma co przeładowywuję. Przepraszam, no ale gramar nacji się we mnie obudził. Czasami tak jest, kiedy słyszę żarty o Hitlerze. Na przykład Hitler nie wiedział o obozach koncentracyjnych. Na pewno musiał wiedzieć. Przecież czytał książki historyczne, jak był w Argentynie. Oooo! Aaaa!
Jak ten dziadek, który dostał Alzheimera i teraz spekuluje, czy on naprawdę był Hitlerem i po prostu przez Alzheimera mówi rzeczy, których miał nie mówić. Ilmao. A nawet jakby się okazało, że to Hitler, to co, do więzienia go wezmą? No nie no, po takich latach to on już sam się zaraz rozsypie. Ewentualnie ktoś mu na przykład, nie wiem, termometr w dupę wsadzi. Dlaczego? Na złość. Myślałem, że to dla przyjemności, hex. Puf! Dobra, pomagam. Patrz na to! Penetration! Dwa truchła. Dwa kuśki poszły naraz. Ja tam lubię podpalać, bo widzę, że to działa, ale chyba pójdę pod boomsticka, bo no, podpalanie jest, przyznam, dobre. Powoduje skonfundowanie UZ-ów. Dobij go. Co mówisz, dobić? Dzień dobry, panie Cowieku Małpo! A jednemu. Cowiek Małpa, największy zbrodniarz wojenny. Skurwy, Skrejku, zostaw mnie! A darłeś się jak pojebany tylko? A tylko. Tylko. O niczym więcej nie myślałem. Super. Ale płynny hopy robię, no ja nie wiem. Zajebisty w ogóle moment miałem. Celuję temu, Skrejkowi prosto w pysk i nagle jest takie... Pysk. Takie XD, chodzę po schodach i kiedy chodzę po schodach, to tak magicznie nagle klipuję się po nich. Chuj ci w dupę, chciałeś mnie trafić? Pup, teleportacja, szmato. Generator się popsuł? Nie działa. Nie, generator daje cały czas dużo frajdy. Tak więc to jest nowy rifle, który jest potężny, szybki, ale nie kurwa na mapę, kiedy kurwa jesteś otoczony z każdej strony, ale pokazujemy. Ale piękna teksturka, czyżbyś ją dostał za challenge weekly? Tak. Zobaczcie, żyguś clown, o ty kurwo żygająca. Udało mi się to spokojnie zrobić na mapkach, na solo nawet, bo kurde nie da się z zerowymi levelami. Tak, free weekend, dziękujemy. Najlepsze free wiki. Igierka za 13. Mam jednego dosza. Ja też mam jednego dosza. Mogę na coś go wpłacić. O nie, Zedy idą górą. Wypierdalać, yeah. Wypierdalasz, yeah. I wydalasz. I zrobiłem spowolnienie swoim headshotem. No to jest, taka to jest akurat dobre, te 5%. Yes. Postaram się naprawić te drzwi w wolnym czasie. Jestem spawalniczym. Aczkolwiek nie zmienia faktu, że dalej bym chciał jakiegoś rifla, który ma po prostu magazynek pudełkowy. Mogliby kurwa dać jakiegoś garanta czy coś. Tak, garant to ogólnie spoko broń, nie wiem. Gotowi granaty? Nareszcie. I poubie, kurwę! Ej, tu są dwa, to niesprawiedliwe, tak, to myślałem, dwa. Że jest tylko jeden! Umrę! Za głupoty i błędy życia. Ej, przeżyłem. Mam nadzieję, tak, że medyk nie dostanie za mnie w pierdolu. Posłaniam go już. O kurwa, zły guzik. Zabiłem te dwa flashpowny. Ja człowiekowi małpę rozwaliłem łeb, chcący w sumie, nie będę ukrywał. Chcący, kurwa, niechcący, tak. W sądzie też będziesz mówił, że niechcący? Tak. To w sądzie powiesz, że niechcący jej wsadziłeś chuja w dupę? Wiek to tylko liczba, jak to powiedział pewien znany youtuber. Gdzie chciałeś wsadzać jej te palce? Gdzie chciałeś wsadzać ten wiek? Ja nie wiem, chyba jakiś wiek, nie wiem. Nie wiem. Chyba jakieś nielegalne, no ja nie wiem. Ja nie wiem. Patrz, pan jebnie. Ale urwał. Aha! Prosto w plecach z odległości 4 milionów jowiszy. Trzeba było powiedzieć 4 metrów wysokości, by się rymowało. Z odległości 4 metry wysokości. No Travis, takie rymy podstawowe, a ty nie umiesz. Kurna, no Travers. Patrz, pan jebnie mu. Patrz, teraz podbiegnę i... Ale urwał! Jakby pierdolił. To, wiesz co zrobiłem jak bonus, żygłem podwójnie, dubeltówkę z nosa. O kurde, to jest najgorszy rodzaj dubeltówki, jaki może ci się przydarzyć w kraju polskim. Jeb kurde lodem. Dubeltówka nosem, no chyba nie ma czegoś gorszego. Jest coś gorszego, kiedy ktoś ci wsadzi dwie lufy od dubeltówki w nos i żygnie w nos. To chyba Piotr Witczak. Lufa pytanie! Jest zajebiście fuj pakol! Patol chyba. O nie! Czyżby z naszej z prawej wychodziła masa Zedów i z naszego tyłu. Nie no, jeszcze tył się trochę ogarnął. O dziwo, na tyle było całkiem mało, chociaż mogłyby przyjść. Nie ukrywając, mogły. Cieszmy się, że tego nie zrobiły. Yeah, boy! A teraz zrobię znowu ten ruch z anime. Także uwaga, Ichigo opening.
Nigdy mnie to nie przestanie śmieszyć w każdej grze. O, dubeltówka! Bonus! Bonus! A czekaj, jak to było? W ogóle jak bonus? Pane teksty pokroił, że mami? Is that you, mami? Takie wiesz. This shit is bananas. This shit, tak! O Jezu, this shit is bananas. Ale on ma przerażające to swój. A w ogóle Flashman ma tekst, że I heard the bearded woman is very tight. I takie... extra tight. Extra... excellent. Excellent. Takie, Travis, przecież ta broń potrafi namierzać pociski. Dlaczego z tego nie korzystasz? Może dlatego, że nienamierzony pocisk zada 750 obrażeń i nawet jak nie trafię w łeb, to przynajmniej zadam mu super dużo obrażeń, a namierzony to połowa obrażeń. Ma 1200. No, to kostać na broń. Czyli 325? Co on kurwa kupił? Nie gadajcie, że kupił Nailgana, bo mu jebne. Yo. Ty, jaki fajny taniec ma medyk. Udaję opening z anime, kręćmy kamerą. Ale jestem śmieszny. O, szybko. Back to it, Mezami. Back to work. Zapraszam do mnie, bo zamierzam opuścić klatkę. Zapierdalam. O nie. I opuszczamy klateczkę. Ziomek, no! O, udało mi się w ostatniej chwili. Dobrze. Nie został atrakcją turystyczną YouTube'a. O nie, jakby był zamknięty w klatce, to musiałby robić to w galerii łódzkiej. No nie, czyżbyś nawiązywał do tych słynnych polskich YouTuberów, którzy dali się jak zwierzęta oglądać w klateczce? Tak, 3 flashpoundy! What the fuck, man? Będę potrzebował dużo spowolnienia, ale już strzelam. Proszę, dużo spowolnienia i to nawet na postaci, ponieważ granat zamrażający, kurwy. Dalej jestem na YouTubie, kurwy! Serio? Zrób to jeszcze raz tym głosem, bo to było idealne. Dalej jestem na YouTubie, kurwy! Kurwy! Jaki ty masz dobry grobowy głos do tego? Dobra, biorę pierdolić kurwa tą mapę, biorę kurwa podpalacza i nagle wygramy tą rozgrywkę, zobaczysz. Proszę cię, powiedz to jeszcze raz. No co kurwa, polski świecie? Jakbym nie nosił czegoś od Kelvina Kleina, to by się kurwa zesrał. Wujku, testo, wiedziałem, że gdzieś tam nie jesteś. No, nie no, macie tutaj pomarańcze. Aaa, niech dla kmiota, cytrusowcy! Wasi profesores nie rozumają. Ja wam pokażę, jak się robi żydowską metodą. To żydowską metodą! Ja pierdolę, kurwa! Kurwa! Matko Polska, ty jebany chuju! Nie, to no dobra, żartowałem. Wiecie, trochę niedojrzały jestem. Nie spodziewałem się nagle takiego reaction w trakcie walki. Naprawdę, nie spodziewałem się, że przyjdzie testo, a to mi się tak spodobało. Dalej jestem na YouTubie, kurwy! Ty jeszcze 83 zedy? What the hell, man? No. Ale jeżeli podniosłeś jakieś tam moje bronie, to możesz spokojnie je sprzedać, bo i tak... Nie mam miejsca, mam pełny prawie bak, więc... Ale cały czas leży tutaj ten Surefire. Jeśli to on. Wygląda jak... Nie, to wygląda jak Riot Gun, no to nie, to nie mogę podnieść za ciężki. O kurde, to jest masakra dla dupy, z Craig. You can sail my railgun. I will retrieve my class. What? Nie no, przecież Witchhaven to mówi, jest, o, Johnny Garrett, uwaga, za tobą jest zmora, zaraz zrobi, wyjebij z dwóch lów, za twoimi plecami! Ha, ha. Ewelina, ty kurwo! Yeah, pierdolę, ej, ziomek, nie umieraj! Ja się nie spodziewałem. Ratuję cię od Eweliny, tej kurwy jebanej. Ale go uratowałem, nie ma co. To tak jest wsparcie, jakie ja tylko daję ludziom. To na pewno nie nowym riflem na tej mapie, tylko M14 EBR i na dodatek, jeżeli macie grać tym nowym riflem, bo jest naprawdę spoko, to tylko na takich mapkach jak na przykład, nie wiem, Outpost, miejsca, gdzie na przykład zedy wychodzą tylko z dwóch stron, bo ta broń ma penetrację super. Nie wiem, chyba nie jakiś wiem. Headshot. Chyba jakiś Outpost. Żyguś the Clown, get rigged! Ale poleciał, what the fuck, man? Get rigged! Fucking normies! Real. It's a Grinch in a ski suit mask. Co wtedy był Pepe w masce Cichadu? Tak, Boże.
To było spuk faktor. Dobra, mam 1428. Ja ci rzucę resztę mojej kasy, jak sobie kupię ammunition. Should you have a... Ammunition, should you have a car? Nie wiem, może powinienem podkładać głos pod Salt Spira w polskiej wersji językowej. Ty powinieneś podkładać pod Kuzyna Okri, jak wyjdzie Vermita i dwójka. Is Kuzyna Okri real? Is Kuzyna Okri real? Just like me and the giant! Yes! Dobra, gdzie jesteś? Edzie Sheeran, bo nie mogę cię znaleźć. Trzymaj. O! Ej, Kaza przy ciebie przylatuje, o chuj z tym chodzi! No tak, to jest zbugowane, chuj wie jak oni to zrobili. No jak można tak spierdolić tę grę? Dobra, wrzuciłem ci cały cash. To jest microwave, micro machines? Nano machines, son. Dzięki, baby! Teraz magicznym sposobem mam nie dość, że microwave gun, to jeszcze rewolwery sygnałowe oraz pistolet pedyczny. Pedało... Pedyczny? Medyczny? Spedało? Co? Razum wszedł do gry! Ej, mam 6-9 kasy, czy możemy zrobić głos testo? Takie, a 6-9 kurwa! A 6-9 kurwa! Ja pierdolę! You are not expecting this! Kurwa, ogień Boże! I to teraz można grać. O! Cześć, ogień mam, Boży? O, dzień dobry! Kuzyn Okri! Ale go wziąłem na dubeltówkę. No, a ja go wypchłem jeszcze. I patrz, o nie, jesteśmy otoczeni. What a shame, mam podpalanie. A one się podpalają od samych siebie, także this retards are dying. 50 obrażeń na samym podpaleniu się o siebie. Ammo box na łódeczce z przodu. Jebać prostytucję. Co, kurwa? Pójdziesz siedzieć do sztumu. Chcę mi powiedzieć i konstytucję i te prostytutki, i było prostytucję. A myślałem, że prostytucja to jak ktoś na przykład pisze posty typu hej, wyruchaj mnie. Jebać! Bum, kurde! Ale skrakę dostał w srakę, proszę państwa. Nagle on już się nie obudzi. Nagle można grać tą mapę, kto by się spodziewał? Ej, całkiem znaczy... dobrze idzie, być może kuzyn Okri nas nie zabije. Cześć, może to srakę. Czyżby rozpróć tobie srakę? Klasy. Dobra, ej, bo tu jest trzech kolejnych małpoludzi. A ja mam kurde odpychanie i chuj im w chuj! No co kurwa Polaku? Co kurwa z piłą mechaniczną latasz? Wypierdalaj stąd! O kurwa plecy. Spierdalaj! Ole wszedł! Szybko strzelaj! No to spierdalaj! O kurwa! Berserker nie umieraj, pils! Uratowany! Nie, nie umrze! Jo, dobrze! O nie, skrajk! It's a fucking skrajk! Dobra, chyba już jest bezpieczny. Chociaż nie. Ale dobra, nie będę strzelał. Także nigdy nie jest bezpiecznie. Super. Co? No i... Chcesz ze mną walczyć? No dawaj! Kuzyn Okri cię odstrzeli. No dawaj! Ach, rekt! Nie, naprawdę, dubeltówka na skrejka jest świetna. Przytulasz mu się do twarzy i robisz kuzyna Okriego. Tak. Nie dość, że robisz ten strzał, który go odpycha, to jeszcze sam się odpychasz i uzyskujesz super przestrzeń obronną. No, możesz dzięki temu uciekać. Wiem, że kiedyś tak na medyku grałem, że miałem właśnie tego double barrel boomstick i spierdalałem tak. Podchodzi do mnie Skrake, a ja cześć! 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 Dostaję w twarz, a ja cześć! Nie ma to jak niekończąco się amunicja w tym trybie Z. Yeah! To dobre tryby, mój przyjaciel. No i teraz pokaż tryby sobie... z Easy. To co? Teraz jest tak na Easy, to zrobimy sobie te śmieszne atrakcje, jakie są turystyczne w tym pięknym Zedlandzie. Okej, okay. Co ty na to, żebyśmy ujebali Bloata? Zaraz pęknie. Zapraszam do mnie, czekam. No właśnie, biegnijmy do tego. Został Skrake. Dobra, ujebię go. Chodź tu, Skrake. Albo dobra, oni sobie go ujebią, dawaj. Gotowy? Wrzucam hajs. No co jest? A nie gadać, że prądu nie ma. No prądu nie ma, o nie! Magnific! You killed that flashbound. Może dlatego, że miałem bronie, które pasują kurwa na tą mapę. Gratulacje, zabiłeś go. No, Borewicz, gratulacje, że zabiłeś flashbounda. Nagrodą oczywiście podzielimy się. Dobra, to dawaj może na tego pop dead slot, chodź. No to najpierw prąd. Ale to jeszcze nikt nie włączył, myślałem, że ktoś poszedł. No zapierdalam właśnie. Nie, no to i tak się nie wyrobimy. Nie szkodzi, to w następnej fali. Co najwyżej możemy do nakarmienia flash pundów zdążyć, bo to w sumie jest całkiem blisko.
Tak, to leć już tam, bo to jest... No ja już tu stoję, tylko problem jest taki, że no... No raczej... O, Żyguś Decloven! Pip! Bleee. W ogóle jak się wrzuca ten hajs, to wtedy połowę się odzyskuje, jeżeli się trafi, więc można na tym zarobić, jak ma się skilla. Ale trzeba mieć skilla. Nie no, dobra. Już jest fala, nie ma co. Nie, już fala, spokojnie pod fala koniec fel. Tej zrobimy. Falafela. Panie kierowniku, daj pan falafelka. Mojej prawej podjeżdża jakiś fel. Drugi bieg, dzięki Bogu, wszedł. Słyszałem dziwny ryk. Myślałem, że to krzyk. A co się okazało? Strach przeszedł moje ciało. To jest skrej! Nie, flashpound, ja pierdolę. Spawam te drzwi w pizdu. Lecę tu w chuj, spawanie nawet drzwi. Dwa flashpoundy? Nie ma kurwa, zamykam. Ja tak zrobiłem, działa. Idę pomóc. A, za późno. Trzy! O nie, granaty moi drodzy. Kuzyn Okri by to zobaczył, to by się przeżegnał lewą ręką. Ale przecież on ma tylko nogi. No oczywiście, ja podpisałem Slayerów po to tylko, żeby żyć. I teraz patrz. Dobra, jeden zdech. A nie, już wszystkie zdechły, dobra. Yeah! Gdyby tylko to był efekt tego, że mam ogień. Tak, to jest efekt tego, że mam ogień. Kurwa, Beyblade. Tutaj bardziej Skrake już był Blade'em, ale już go zabiłem. To był Gwynblade, czyli biały wilk. Taki powiedzmy Gorold. Geralt? Gorold. Kurort? Gorold z Rivi. Gorold z Sosnowca. Gorold z Rivi? Tak było. Ha kurwa szmato, nie ma kurde atakowania. Jeb kurde ogniem. Zobaczmy jak jestem najlepszy, no proszę państwa, otwieram tabelkę. To prawdopodobnie dlatego, że mam nick John Garrett. Dzięki temu otwiera się tabelę. Like no one ever was. Catch kuzyn Okri is my real test. Skrake, wypierdalaj ziomek. To jest my Okri real test. To kill the Skrake is my cause. Kill em all. Nie no serio, Skrake. Ujebałem mu na początku rękę z piłą, później drugą, a na samym końcu głowę jak już odlatywał. Oh, there is no kill like overkill. Ale overkill robi inne gry. Ej. Beyblade. Proszę, nie już ma to już rozbity. Nie ma to jak towarzysz Travis, który z oddali pstryknie takim pistoletem medycznym, prawda? Dobrze, mamy w ogóle naszego medyka oryginalnego. No. On tutaj jest bohaterem tak naprawdę. Fajnie. Ale urywał. Ale ej, no coś, ktoś urywał mi cały czas, ale urwał ten gore fast. Ale to nie było dobre, ale on ja był tylko martwy. 40 FPS-ów na ten moment, wiesz? Ja mam cały czas 60, to dziwo. To dziwne, bo czaisz w Vermintide, ty masz więcej, a tutaj ja mam więcej. What the fuck? To jest dziwne, te gry może nie zostały zoptymalizowane tak, żeby kuzyn Okri mógł w nie grać. Nie wiem. A co lepsze, przecież kurczę, nagrywanie powinno mocniej obciążyć. Dobra, granaty. I czekam na jakiś slowdown. Nie ma slowdownów, to po prostu strzelam. Człowieku małpo, plus jeden się rozpadł. Jeszcze teraz tylko flushpont. Ja ich jeszcze podpalam. Czy mi się wydaje, czy jest ich dwóch. Jeden zdech. Potwierdzone info. Jakiś bloat. Małpa odpychana, małpa też zdechła. Nie, jeszcze tam widziałem jakąś piłę, która kurwa, jeszcze dwie. Like, cousin, I'm going to die, 2% HP, and that giant. Odjebany, perfekt. O kurczę, brzydka pani, nie śpiewaj. Ja pierdzielę, jaki strach, jaki zajzajer. Ej, no 22 HP, a ona chce zacząć śpiewać, tak, nie pls. Takie śmieszne momenty, a ja nagle takie wyciągam i takie jeb. No singing in this area. O kurde, wyszło. Ostatni fryer, get rigged. Jest pod... Mamy real fight ahead, także uwaga, podgłaszam muzykę z gry. Options, audio. A, bo ty masz ten śmieszny, customowy utwór. Tak, abandon all, porzuć wszystko. Dawaj, nie ma to jak muzyczka z KFA 1. I ten sam człowiek mi mówił: nie no, ja już tyle grałem, że ja tym żygam utworem, a ja tym nie żygam, hehe, mnie to nie przeszkadza. Koniec z bonusem. Chodźmy, zróbmy tutaj strzelanie... Gdy to tam było? Chodźmy. Już idę. Biegnę do tego bloata. I usłyszy o tym tata, rzuć pieniądze na bloata, kurwa. A idziesz na bloata, dobra, to ja zrobię tu ten drugi.
To u każdego będzie coś innego. No, u niego zobaczcie co innego. Musimy strzelać do tych pięknych celi, które się zaświecą na niebiesko. O, fajnie, mam lagi i kurwa moje pieniążki nie wlatywały. Dobra. Just like Kuzno, Kree and that wave incoming mi zasłania. Wypierdalaj z tym. Kiedy boss się pojawia... No nie! Hans Chester! I tracimy czas! Wypierdalaj, kurwa! Jakie upokorzenie! Jak przegram przez doktora Chestera... Przegrasz. No już się zakończyło! Jeszcze prąd wyłączyło, czaisz to? O, ja pierdolę. Ale jest Abandon All V3. Ale czaisz, o nie! Ty, ja zapierdalam włączyć ten generator, bo przecież on będzie się wywalać od TT. Tak, jego można cheezować tym, karuzelom, ja tak robiłem. Dlatego ja zapierdalam. Idę płaczeć. Już się zbliżam? O, słyszę, ktoś tam railgunuje. Submit to me! A few bullets more. Okej, okay, rozpieprzam mu tarczę. Do it, włączyłem. Dobra, włączone. Activate, zaczyna się kręcić. Fools, that was the easy part. I teraz jak go pierdolnie. Pan jednie go. Przewrócił się. Get ready to die. Jada. Hehe, frajer. Frajer. Ready to die, zaraz dostaję znowu mordę. Chcę serio zobaczyć jak Chester dostaje znowu w webtoon. Prawie dostał. Dobra. Chodź tu, dobrze. What? Tylko nie explosive. No, Gary, please wake up. My twin fang. Chodź tu. Volter, nie idź za berserkiem. Quellowi udało się uchwycić moment, jak Volter został zabity właśnie przez to. I wtedy nie pokazuje po prostu, że cokolwiek zabiło bossa. W sensie nie ma. Ej, że... to kto dostaje za niego nagrodę? Nikt? Nikt. Frajer! Kurde! Siusiak! Znowu! Siusiak w rękę i przewracamy. Tak. Bzyk skurwysynu, patrz, znowu będzie już. Tracił przed chwilą tarczę, zaraz kolejna, ja nie wierzę. Next phase. Ha, uderzmy go, kiedy chciał złapać. Siusiak, patrz. A, siusiak. Siusiak. Naprzód. Boże. Naprzód, siusiak gadżeta, co? naprzód, pytam z gadżeta. Dobra, spierdalaj szans. Urzucam granatami. O Boże. Ed Sheeran nie żyje. Trzeba go zabić. Znaczy Chestera za to. Ale mnie drapie paznokciami, on ma tam AIDS! O nie, to AIDS w dupce. Czy można je zakupić na Allegro? Tak, można zakupić je na Allegro. Jak najbardziej, jeszcze ile? Biegnę do was, musiałem się tylko wyleczyć. Tak naprawdę poszedłem po ammo, wiem, że ze mnie kłamca chamski. A dostałem wszystkim granatami chyba naraz. Die now! I zabiłem doktora Hansa Chestera. Widzisz tego gościa, patrz jak się kręcę. Wow! Jebło mnie! Ale nie? Jestem dobry. Jak postać z anime, trzeba się teraz obracać i wyrzucać pieniądze. Czyli to, co ja zawsze robię na swoich odcinkach. Diabelskie teriyaki, coś tam sram Volterowi do sraki, nie wiem. Volter robi mi loda. nie chciałbym. Stary niemiecki naukowiec. Zobaczmy. Zed Slayer, John Garrett, Destroyer, John Garrett, Giant Slayer, John Garrett, Moneybags, John Garrett, Head Popper, John Garrett, Dominator, John Garrett. Jak to kurwa strzały w głowę? Ja to pierdolę, kurwa. Ej, siesz, Travis! Grał taką fajną klasą Sharpie Shooter opierającą się o strzały w głowę. Przejebał. 62 strzały w głowę, 290... A, bo ty się kurwa marzysz, bo kurwa jeden pelet jak pierdolnie w głowę z jednego strzału, to jest ich 7. Coś chciałeś powiedzieć? 202 asysty, kolego? A, kurwa, dalej jestem na asystach. Ja pierdolę do następnego odcinka. Na razie. Ewelina, ty kurwo!